Dziękuję. Ja już odpowiem, proszę Państwa, na pytanie i jeszcze ostatnią, które zrobimy, bo to są dwa pytania, które się ze sobą łączą. Mianowicie one wszędzie się pojawiają. Mianowicie to jest tak, jest bardzo wiele pretensji do nas o to, że byliśmy za słabi wobec Unii Europejskiej, że byliśmy za słabi, jeżeli chodzi o rozbijanie tego układu III Rzeczpospolitej, że byliśmy za słabi, jeżeli chodzi o TVN i tak dalej, prawda? I proszę Państwa, i czy dajemy gwarancję, że tym razem będzie inaczej? Proszę Państwa, problem, na czym polega problem? Znaczy, ja Państwu mogę dać gwarancję, że jak ja będę miał na to wpływ, to ja tego dopilnuję, no zrobię wszystko, będziecie mieć Państwo rozliczać. Ale no problem polega na tym, że my wszyscy musimy wyciągnąć wnioski i sobie zadać pytanie, kto za to wewnątrz naszego obozu odpowiada i robić wszystko, żeby już nie miał wpływu na to po raz kolejny. No bo proszę Państwa, no ktoś ten wszystkie dziadostwa w Unii Europejskiej podpisywał. Ktoś za to wszystko odpowiada. No proszę Państwa, to nie jest tak, że u nas nie ma ludzi odpowiedzialnych. Ja to mówiłem wprost i powiem Państwu jeszcze raz. Jeżeli będzie kolejny raz Morawiecki premierem, to ja Państwu gwarancji żadnej nie daję, że nie będzie tak samo. No żadnej nie daję gwarancji. Po prostu my też musimy wyciągać wnioski po prostu i tak dalej. Pytacie o TVN. No kto zawetował TVN? No kto? No bynajmniej nie był to Bronisław Komorowski. No to jak teraz przyjedzie, no to trzeba go zapytać, a dlaczego to zrobił? Ze strachu? A dlaczego zawetował ustawy sądowe? Bo mówi, że protesty były. No to przepraszam bardzo. No i co? Wiecie, widzieliście Państwo, jak mu podziękowali? Tak mu podziękowali? Było jeszcze gorzej? Jeszcze gorzej? Rozuchwalili się? A potem jego chcą stawiać pod Trybunał Stanu. No to jest, proszę Państwa, lekcja. To jest rachunek za naiwność. W związku z tym my też musimy wewnątrz naszego obozu wyciągać wnioski i wyciągać, bo Państwo przyjdziecie, będziecie głosować. No to oglądajcie. Na listach są różni ludzie i wybierajcie tych, których znacie i wiecie, że jak trzeba, to nie cofną nogi, jak to się mówi w piłkarskim języku, prawda? Nie cofną nogi, jak będzie trzeba. To jest kluczowa sprawa.